Hej, witam Was serdecznie, moi drodzy i kochani, w tarocie tygodniowym od 22 do 28 lipca 2024. Wszystkie znaki zodiaku. Niech to tak zostanie. Robimy reiki już w niedzielę 21 lipca przepotężnej pełni w Koziorożcu. Po raz drugi pełnia w Koziorożcu, która chce wytworzyć taką przestrzeń bardzo konkretnej treści, bo Koziorożec jest konkretny i można powiedzieć, że on tworzy takie wręcz zależności bezwarunkowe. To widać ostatnio w polityce mglistej, zmiennej, natomiast Koziorożec z tą procedurą, z tą szorstkością idzie dalej. Psy szczekają, a karawana idzie dalej. Dlatego pytając, czy coś się zmieni, to myślę, że w warunkach posłuszeństwa nie. A dlaczego posłuszeństwa? Dlatego, że mamy do czynienia z klanami, mamy do czynienia z takim zniekształceniem sensu polityki i życia w ogóle. I to zniekształcenie jest podyktowane w zasadzie nie bitwą, tylko przesądzonym wynikiem. Ja Wam powiem, że i wyniki wyborów, i czy te, które dotyczyły właśnie Ursuli von der Leyen, czy to, co będzie w Stanach, czy w wielu innych jeszcze krajach, to tak naprawdę jest energia już przesądzona, natomiast tworzy się pozory zmiany pozycji i poparcia dla określonej grupy. To są pozory. Dlatego robiąc reiki... Dlaczego o tym mówię właśnie przy okazji reiki? Dlatego, że niektórzy poprosili, co rzadko się zdarza naprawdę, bo najczęściej chcemy coś dla siebie. Prosicie o takie intencje bardzo indywidualne, które dotyczą albo zdrowia, albo pieniędzy, albo relacji. Natomiast zdarzyła się tutaj jedna wprawdzie osoba, ale zawsze coś, która właśnie poprosiła o taką intencję rozpoznania prawdy, dojścia do sedna bez emocji, nie? Bo tak samo jak jest właśnie z władzą i z wiarą, te dwie rzeczy de facto mogą być bardzo podobne. Jeżeli nasze przekonanie do kogoś bądź czegoś jest czysto subiektywne, jest wynikiem emocji, bardzo subiektywnych emocji, wtedy jest ta kwestia pozbawiona treści i tę treść należy poznać, nie? Poznać te wymagania, którym ludzie się muszą podporządkować, więc fajne tu jest takie roszczenie do prawdy, do takiego zaangażowania się, wyzbyte jakichś uwarunkowań. To jest bardzo trudne w dzisiejszej rzeczywistości. Dowód tego dała Ewa Zajączkowska. Ręce precz od Polski, przypominam. Tutaj rzeczywiście się postawiła. Oczywiście no, nie ma tej siły przybicia. Wyniki, mówiłam, były przesądzone. Podobnie w Stanach Zjednoczonych też wynik jest przesądzony, po prostu będzie taki, jak zostało to zaplanowane już w 2012 roku. A to, co się tutaj pokazuje nam, to jest taki teatrzyk różnych systemów, który nam tu ujawnia po trosze pewne rzeczy. I krótko mówiąc, śmieje nam się w twarz. Także ja nie kupuję na przykład, wiecie czego, takiego tych przepychanek, że jakaś jedna partia jest lepsza od drugiej, albo jeden lider od drugiego, bo de facto jeden i drugi jest z tego samego klubu, ja to wiem, ja to sprawdziłam. Poza tym mam ten wgląd duchowy, więc sporo na szczęście dla siebie widzę, więc nabrać się nie dam. Jeden i drugi bierze udział w sposób, oczywiście nie bezpośredni, bo nie robi tego własnymi rękoma, ale poprzez uwikłanie w system, poprzez pochodzenie, poprzez swoją genetykę, bo to jest bardzo ważne w tych
rodach finansowo-arystokratycznych i zaplecze finansowe, prawda? To wszystko powoduje, że właśnie wyniki są przesądzone. I ja nie kupuję tego, że właśnie ktoś tu będzie mówił, że jakieś zło jest mniejsze i dlatego wybieram tego czy tamtego. Nie, 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 właśnie nie. W ten sposób cały czas podtrzymujesz taki proceder niegodziwy, niemoralny. Mówisz, że jesteś na przykład przeciwko handlowi dziećmi, czy w ogóle nie handlowi żywym towarem, czy jesteś przeciwko wojnom, czy jesteś, ale głosując właśnie na tego jednego czy drugiego kandydata, to ty tak naprawdę uczestniczysz w swojej przegranej bitwie jako człowiek. Jesteś przegrany, biorąc w tym udział. Podtrzymujesz po prostu to zło. To zło będzie dalej funkcjonowało, bo system się nie zmienia. Dobrze, taki wstęp, bo nie chcę robić tutaj odrębnego filmu politycznego. To znaczy, może nawet nie to, że nie chcę, po prostu nie mam na to czasu. Muszę zrobić tę tygodniówkę, chcę jeszcze zrobić to niedzielne, poranne, powiedz mi coś miłego, wróżbę wyboru, i w tym tygodniu to będzie wszystko. I tych filmów i tak jest bardzo dużo. Były tygodnie, gdzie było po 14, po 15 filmów, a osoby tutaj pisały, że nie było żadnego, bo nie przychodziły powiadomienia. Filmy są w zasadzie codziennie, nie? Więc cóż ja mogę poradzić? Zaglądać i udostępniać moje filmy na różnych platformach. Czy to przez Facebooka, czy tam przez jakieś tam inne, na swoich Instagramach, jeśli macie. Po prostu rozpowszechniać, przesyłać, udostępniać. W ten sposób można pomóc kanałowi. Nie ma tu innej rady. Jak chcecie, pomożecie, jak nie, to nie. Ja tam i tak swoje będę robiła, bo wiem, co jest słuszne. I gdyby to miało być za darmo, to i tak to robić będę. No także jedziemy, kochani. Wstęp pewnie też będzie pominięty przez wielu. No, mówi się trudno, nie? Jak ktoś nie żyje uważnie, to się koncentruje też na rzeczach mało ważnych. No i tyle. Dobrze, baranku, drogi baranku. Tarot tygodniowy od 22 do 28 lipca 2024 roku. Jaką tu masz nawigację w tym tygodniu, drogi baranku? Baranek tu ma taką przestrzeń. Szuka i nie znajduje. I tutaj jest taka jakaś albo dziura budżetowa, albo bo jest taka emerycka energia. Taka mowa ciszy tutaj widać, bo tu jest taka cisza, taka energia blokady. Pokazana jest taka energia. Mam te klapki na oczach, czegoś nie widzę, czegoś nie słyszę, nie do końca. Jakiś tutaj trudny wybór. Ta przestrzeń, zwłaszcza odwróconej ósemki denarów, jest takim podważeniem właśnie też czasami swojej wiedzy, swojej wiary w coś, w to, co robię, w sposób zarabiania pieniędzy bywa. Taka to jest energia, która trochę mam wrażenie, może podcinać skrzydła. Tak sądzę. Trudny wybór tu może być do dokonania, bo w dwójce mieczy to my często tu tak właśnie do końca nie wiemy, co mamy zrobić. Może mamy jakieś tutaj dwa pomysły na zarabianie pieniędzy, czy na jakieś projekty. Powiedziałabym, że jeden i drugi może być ryzykowną chyba spekulacją. Tak sądzę. W ogóle tu mamy kogoś interesownego, bo w ósemce denarów odwrotnie jest taka energia bardzo interesowna. Praca w tym tygodniu taka, nie wiem, jakaś taka ogłupiająca, odtwórcza. Coś tu takiego jest stagnacyjnego po prostu, bo dwa razy pokazana jest taka energia zajęć po prostu monotonnych. Widać też takie jakieś lichwiarstwo, bo ta dwójka mieczy czasem odnosi się do urzędów,
Mamy tutaj możliwość, a właściwie brak możliwości uzyskania czy odzyskania jakichś pieniędzy, odszkodowania lub renty. To jest taka energia młodego, starzejącego się człowieka. Albo i nie. Po prostu tutaj jest taka energia skłonności do jakiejś przesady. My tutaj coś tragizujemy. Może być oczywiście tutaj jakiś taki spór prawny dotyczący interesu. Może być po prostu to kwestia tylko i zwyczajnie przepracowania w tym kontekście spraw karmicznych. I wtedy w tej przestrzeni baranek po prostu jakby musiał właśnie dokonywać wyboru, analizować za i przeciw. Bo jakaś okoliczność, która z zewnątrz przychodzi, ona tutaj powoduje taki zastój, jakieś dodatkowe trudności. W całym tym nieszczęściu też możecie mieć szczęście. Chociaż nie wiem, nieszczęście to może to jest słowo na wyrost. Czasami też tu mamy jakieś aspekty chirurgiczne. Tu mamy kogoś z trygonu Ziemi, który poddaje się tej operacji. A wy? Wy tutaj jesteście jakoś tacy rozdarci. Trochę taki wybór między dżumą a cholerą, mam wrażenie. Co wam tu może być przydatne i być tym całym szczęściem w tak zwanym nieszczęściu? Jakaś przyjaźń. Jakiś dobry człowiek, dobra dusza przy was. Wiedza, którą już zgromadziliście, może spowodować, że wy przemyślicie dobrze wszystkie za i przeciw i jakoś spróbujecie się odblokować, może się z kimś pogodzić. Zawsze te energie mówią monotonnie, dość przestojowo. Nawet możemy mieć takie mylne przekonanie, że jest poprawa, ale tu jeszcze większych zmian nie ma. Tu byście tak jak to baranki chcieli przyspieszyć, ale jest powiedziane, na większe zmiany trzeba będzie jeszcze poczekać, może właśnie dlatego, że przekierujecie, czy będziecie musieli, bo tu widać w tej dwójce mieczy, przekierować uwagę w głąb siebie, żeby się przekonać, czy nie tworzycie konfliktu pomiędzy tym, co jest właśnie na zewnątrz, a tym, co jest wewnątrz was, czyli te zewnętrzne warunki, w których się akurat tutaj znajdujecie, czyli miejsce, gdzie i z kim, prawda, jesteśmy, co robimy i jak to się ma do twoich myśli, do twoich emocji. Tu widać taki ból oporu wobec tego, co jest. Więc rada jest taka, żeby porzucić ten konflikt, taki wewnętrzny stan wojenny po prostu i otwierać serce, bo tu trzeba właśnie paradoksalnie zamykając oczy, otwierać bardziej serducho, tworzyć taką indywidualną mistykę. Więc i to wcale nie jest takie łatwe. I to wcale nie jest takie łatwe, bo często pytacie, jak dojść do tych odczuć mistycznych? A dlaczego macie do czegokolwiek dochodzić? Wy macie zintegrować się w akcie osobowości, wy macie być zintegrowani jako człowiek. A odczucia przyjdą albo nie. Fajna jest medytacja, fajne jest to takie uspokojenie się, fajna jest taka energia, która nas otwiera, właśnie otwiera nasze serce na przeżycia różnego rodzaju, te takie przeżycia, które są tak naprawdę aktem wiary, aktem zawierzenia, nie? I wtedy tutaj przychodzi coś. Jak nie ma, powiedziałabym, żyznego pola, to ziarno, nawet jak do was przyjdzie, to ono się nie ukorzeni, ono się nie zadomowi, nie? O tym musicie tutaj pamiętać. Także kilka takich wskazówek dotyczących bardziej, mam wrażenie, właśnie tej przestrzeni integracji osobowości. Na co tutaj mieć baczenie, bo tutaj powiedziałabym w tej odwróconej ósemce denarów
to, co jest najważniejsze, to jest pewna taka kwestia pieniężna, prawda? Dotycząca kariery, biznesu. Powiedziałabym, że tu trzeba docenić swoją wiedzę, docenić swój profesjonalizm, ale jednocześnie pamiętać, że właśnie istnieje ta druga opcja, ten świat duchowy. No i tutaj jest powiedziane, tak naprawdę to od baranka będzie zależało, czy harmonijnie, czy nie, i czy w ogóle połączy te dwa światy. A tu potrzeba niezwykłej cierpliwości i wytrwałości. I tutaj po prostu nie ma takich szybkich wyników, nie? Nie ma, nie ma. Myślę, że ta pełnia w Koziorożcu teraz będzie miała na wasz rozwój kariery duży wpływ. Tyle tylko, że to, co tutaj tak zgrzyta, to jakieś zawężenie opcji. Ja mam tutaj wrażenie, że niby są, ale tak naprawdę. Bo to tak widać, ani jedna, ani druga opcja prawdopodobnie nie jest dla was. Tu mamy taką przestrzeń, która łączy się z planowaniem. Dużo wykonanych jakichś rozmów telefonicznych, ale to są albo puste takie rozmowy dla zabicia czasu. Albo całkowita blokada i możecie kogoś próbować po prostu odciąć. Zupełnie. Też jest tutaj taka możliwość. Dobrze, byczki. Byczki, tarot tygodniowy od 22 do 28 lipca 2024 roku. Co dla byczków nawigacja w tym tygodniu? Uważać tutaj na jakieś iluzje, energia księżycowa przy was, która zawsze pokazuje kobiecość, macierzyństwo, ważne kobiety, taką przestrzeń samooszukiwania się. W nadchodzącym tygodniu, tutaj macie do 28 lipca. Przemęczenie jakieś tu może być też. Tu często księżyc kulminuje. Pokazuje, że po tej pełni w Koziorożcu tu będziecie bardzo prawdopodobnie zmęczeni. Dziesiątka buław tutaj nawiązuje właśnie do takiego zmęczenia, wielkiej odpowiedzialności, takiej ojcowskiej odpowiedzialności. To nieważne, jaką płeć tu reprezentujecie. Dużo jest napięcia. Dużo jest napięcia. Ten tydzień odsłoni jakieś ograniczenia, bo tu widać, że w tej przestrzeni mamy jakieś trudy podróży, trudy takich, ale tu też właśnie jakaś kobieta zmęczona też przy was. Może wy, może jakaś kobieta ważna, tak? Może być to matka, córka, ktoś taki tutaj zmęczony, kogo trzeba by, komuś pomóc, wesprzeć na duchu, dodać otuchy, coś w tym stylu. Dziesiątka buław, ona tutaj jest takim obowiązkiem. Dużo tutaj jest tego. Tu czasami po godzinach zostajemy w pracy i po prostu wykonujemy więcej niż do nas czasami należy, bo jesteśmy przytłoczeni ilością zadań. Możecie się czuć zmęczeni również, bo tutaj jest taki spadek witalności, brakuje tej energii. Natomiast możecie tutaj przez jakąś kobietę też być obarczani winą, bo tu jest taki czasami konflikt na linii właśnie kobieta, wy i ktoś tu może obarczyć was po prostu winą, coś wam wytknąć, nie? Jeszcze jest inna opcja zupełnie niezwiązana z tym, co wcześniej. Myślę, że jakaś część byków to może mieć. Po prostu widać wesele, widać huczną zabawę.
w dziesiątce była w pozycji prostej, często jest właśnie takie udane życie towarzyskie. Połączenie z księżycem, czyli w takiej tutaj energii jakiegoś takiego poletka pod chmurką. Też może tu być jakaś taka imprezka. Jest to przeciążające w pewien sposób, trudno powiedzieć dlaczego. Może za długo coś trwa. Ta imprezka, tak? Macie też możliwości na zmiany, bo tu może być jakaś dobra oferta, bo w dziesiątce buław przy księżycu przychodzi często poprzez kobiety, bądź w tej energii tak zwanych miejsc babskich. Po prostu przychodzi jakaś oferta w dziesiątce, nie? W ogóle rada jest taka, że jeżeli jesteście przytłoczeni pracą, to poszukajcie sobie jakiejś nowej, lepszej oferty. Po prostu. Czy tu będzie satysfakcja w tym tygodniu? Ja myślę, że o ile będziecie rozpoczynali jakieś nowe działania, to tak. Choć nie jest to kwestia przesądzona, bo tu mamy też te aspekty dużego przeciążenia obowiązkiem. I może być też jakaś taka jedna wyraźna akcja, nie? Taka dosyć brawurowa, bo widać, że działacie pospiesznie. I rada jest taka, żeby się starannie przygotować właśnie do tej podróży, czy do tej imprezy, czy do zajęcia, czy rozpoczynania działań nowych, czy obrony własnych osiągnięć. Dlatego, że tu możecie być słabo przygotowani i trzeba się do tego bardzo dobrze przygotować, bo jeśli się tego nie zrobi, to później właśnie są jakieś niedociągnięcia i iluzja typu jakoś to będzie. Przesłanie na ten tydzień dla byków? Myślę, że tak naprawdę ważna w tym tygodniu będzie jedna rzecz. Odnalezienie takiej istoty, kim ja jestem poza tą zewnętrzną formą, bo księżyc chce oddzielić, odnaleźć istotę tego, kim się jest, kim ja naprawdę jestem, nie? Często tutaj się samo oszukuje. I tutaj proponuję taką duchową praktykę zastosować. Ona jest bardzo prosta, ale radykalna. Przyjąć wszystko, co dzieje się tu i teraz, w tej chwili, wewnątrz, jak i na zewnątrz. I to jest po prostu najważniejsze, nie? Tu i teraz. To, co się dzieje tu i teraz, jest najważniejsze. Nie wybiegajcie w przyszłość za nadto. Dziękuję bykom. Kolejna energia dla bliźnięta. Tarot tygodniowy dla bliźniąt od 22 do 28 lipca. Nawigacja tygodnia dla bliźniąt. Słoneczko i odwrócona siódemka buław. Na to największe szczęście długo tutaj pracujecie, bo jest taka energia, która cieszy się słońcem, cieszy się wakacjami, bądź cieszy się przestrzenią jakiegoś spełnienia. No, ale mamy tę odwróconą siódemkę buław, która tu nam nieco może zamieszać, bo mówi o odwlekaniu, o oczekiwaniu na rzeczy właśnie najważniejsze, na taką siłę przebicia. Słońce oczywiście chce być w centrum uwagi. Jakiś lew tu może być energią znaczącą, bądź inny ognisty typ, bo mamy dużo ognia dla bliźniąt. Słońce daje wiarę w siebie, a siódemka była w odwrocie, podważa tę wiarę. Powoduje, że jesteście niezdecydowani, niepewni swoich racji, nie macie siły przebicia, albo się za bardzo gdzieś spieszycie. I tu jest powiedziane, że warto byłoby się z jakiejś sytuacji wycofać. Być osobą konsekwentną. Brakuje konsekwencji w nadchodzącym tygodniu.
Czasami to jest jeszcze tak, że na przykład tracimy szansę właśnie na sukces, bo nie jesteśmy zdecydowani, bo strasznie się boimy, nadmiernie się wahamy. I to na przykład może dotyczyć pracy. Trochę jest taka energia taka chaotyczna. I jest powiedziane, ze względu na brak decyzji, możemy tutaj coś utracić, jakaś okazja może przejść koło nosa. Wokół Was ludzie o niskim poziomie, nie wiem jakim, intelektualnym, moralnym, jakkolwiek. To jest taka energia, która pokazuje, że mamy właśnie jakieś niezręczne spotkania z kimś. A słońce tu tak pięknie świeci. A może słońce właśnie oświetla, pokazuje właśnie, co jest problemem. Ludzie o niskim poziomie, tacy prymitywni, bo tu pokazuje się pewien prymitywizm, ewentualnie jest taka energia jakiegoś uporu. Rada na ten tydzień, żeby wejść w to słońce, czyli taką przestrzeń większej pewności siebie, wyjść z wahań, szukać okazji na być może jakąś lepszą pracę, wsłuchiwać się w takie subtelne odgłosy natury, bo tu mamy w słońcu to brzęczenie owadów, prawda? Lipiec, sierpień, ten czas lata, te ptasie trele o świcie. Jest powiedziane, poddaj się temu zasłuchaniu. Poza tymi dźwiękami tutaj jest coś głębszego. Tego my nie widzimy. Tego my tutaj nie widzimy. Nie widzimy tej świętości, bo to też są święcenia kapłańskie, tylko odwołane. Co to znaczy? Że nie widzimy świętości. Bo świętość nie może być ogarnięta przez intelekt. Świętość musi być ogarnięta przez pole serca. Bezwarunkowo, w całkowitym istnieniu, w pokoju, w sobie, nie? Tego w tym tygodniu brakuje, więc na to tutaj proszę zwrócić uwagę i przyjąć do wiadomości, że mamy tu jakiś konflikt, że jakaś osoba nie myśli tak samo jak ty i nie musi, i ty nie musisz. Ale możesz tutaj co zrobić? Okazać taką gotowość wysłuchania. Zapytać też, co cię niepokoi, człowieku, tak? Tylko nie można tu mówić takich banałów w stylu nie ma się czego bać, bo ta osoba może się mocno czegoś bać. I dlaczego to nie zadziała? Bo tu w tym tygodniu nadchodzącym jest pokazana taka energia, że ten człowiek obawia się i te obawy są bardzo rzeczywiste. I raczej tutaj takie uspokajanie typu nie ma się czego bać, nic nie da. Tu raczej trzeba spróbować właśnie wniknąć w przyczynę, nie? Tak jak z uczeniem dzieci pływania, czyli woda jest mroczna, jest zimna i ty nie możesz powiedzieć nie bój się, nie? Wejdź. Tylko to są takie drobne gesty, słowa zachęty. Bierzesz za rękę, powoli wchodzimy z dzieckiem, najpierw do kostek zanurzamy, później głębiej, 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 nie? Głębiej, głębiej, głębiej. No i trzeba pamiętać, że to, co masz, jest dobre, nie? To nie jest tak, że gdzieś tam, wiesz, na zewnątrz, u sąsiada czy w innym kraju trawka jest bardziej zielona, bo to nie jest prawda. Prawdą jest to, co takie stare porzekadło, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Dziękuję bliźniętom, rybłyczek i raczki teraz. Raki. Tarot tygodniowy od 22 do 28 lipca 2024 roku. Co u raków i raczyczek, tylko dobrze przetasuję dla Was. Momento. Dobrze. Nawigacja tego tygodnia dla raczków. Jakieś pozamykanie, a tymczasem tutaj mamy przyspieszenie, rydwan. Czy ten rydwan przebije się? Czy ta energia to jesteście wy? Myślę, że się przebije. Macie do czynienia z jakąś energią zamknięcia,
próbujecie tutaj się przebić przez jakąś skorupę niemożności. Rydwan oznacza wyjazd, czasami służbowy, żeby dorobić na przykład więcej pieniędzy. Czwórka denarów w odwrocie jest taką energią dość zamkniętą, zastojową. To trochę tak wygląda, że my robimy swoje, ale nie przyjmujemy do siebie opinii jakichś sądów, bądź w ogóle tutaj nie mamy tej otwartości, nie? Na drugiego człowieka. Czyli wy gdzieś tutaj idziecie, biegniecie, ale w tym pośpiechu pewnych rzeczy nie zauważamy. Serce tu jest zamknięte, umysł jest tu zamknięty. Może trzeba nad tym popracować, bo każdy tydzień de facto pokazuje nam też energię ducha, bo zresztą temu miał pierwotnie służyć tarot, tej duchowości w świecie materii. I co jest do przepracowania, nie? I ta czwórka denarów, ona tutaj mówi o jakichś nieprawidłowych wyborach. Mówi o tym, że my nie dostrzegamy prawdziwego bogactwa. Dlaczego? Może dlatego, że wy macie sytuację materialną bardzo stabilną i żyjecie w dostatku. A może przeciwnie, ale jest wtedy taka energia, jakaś taka, że nawet jak nie mam, to pieniądze wydaję. Tak to widać, bo to jest takie robienie zakupów w sytuacji, kiedy nie powinno się tego robić. Czyli takie wydawanie pieniędzy widzę. Bo może to jest ekwiwalent jakiejś waszej radości, że skoro czegoś mi w życiu brakuje, to ja sobie kupię. I wtedy wyrównam stanem posiadania jakieś niedostatki, nie? Bo to jest coś w tym stylu. Są takie wybory zakupowe, bardzo nieprzemyślane jakieś. Towary w koszyku tutaj widać, więc jak wchodzisz i przez internet kupujesz, to jest powiedziane, wiesz co? Niech ten koszyk zostanie pusty. Niektóre mają taką sytuację rzeczywiście pustego koszyka i wtedy jest taka korekta i żeby wyjść tu na prostą, mamy jakieś właśnie szukanie sobie poza sklepowymi stelażami okazji. Mamy też tutaj możliwość odbycia podróży w rydwanie tej waszej energii. W ogóle byłoby dobrze właśnie wyjść, przewietrzyć się. Jest taka rada, wyjedź, odpocznij. I ten wyjazd może być niekoniecznie służbowy, związany z pracą, ale może być właśnie taki wypoczynkowy, nie? Warto tutaj, drogie raki, żebyście podążali swoją własną drogą, bo mam wrażenie, że tu są pewne wątpliwości co do takich energii. Może rodzinnych, nie wiem, tak to czuję. Choć tutaj niewyraźnie ta rodzina jest pokazana, bo właściwie jej nie widać, ale jak to jakoś tak po prostu czuję. I te energie się bardzo kłócą. Tu jest jakiś rodzaj fałszu. Ja bym zadała ci takie pytanie, Raku, na ten tydzień. Jaka jest twoja osobista historia w ogóle do tej pory? Czy rozpoznajesz formy fałszu, z których czerpiesz swój sens istnienia? Bo tutaj ten ruch do przodu bierze się z jakiejś formy fałszu. I to jest ostry konflikt, który się utrzymuje od dłuższego czasu, bo tu widać, Rydwan jakby podróżuje z tym nawykiem. Z tym nawykiem. Przy takiej postawie inni ludzie, sytuacje bądź okoliczności tutaj są postrzegane jako złe, ty zaś jako ten, który ma rację, prawda? Czyli odczuwasz, że prawda jest wyłącznie po twojej stronie, że czujesz się lepszy. Umacniasz poczucie własnej wartości w ten sposób. W rzeczywistości tutaj jest przy tej odwróconej czwórce ugruntowanie iluzji ego, nie? Więc takie pytanie, czy rak potrafi dostrzec nawyki własnego umysłu, czy jest świadomy, czym jest ten narzekający głos w twojej głowie, bo on tutaj wciąż
narzeka, szuka pokarmu też dla własnej tożsamości, prawda? Ale to ego tutaj odtwarza się na nowo i wciąż na nowo. No i tyle, moje drogie raki. Dziękuję. Kolejny znak. Przekaz na nadchodzący tydzień dla lwa. Tarot tygodniowy od 22 do 28 lipca 2024 dla lwów i lwiczek. Nawigacja tego tygodnia. Lwy. Próba sforsowania przestrzeni, żeby tutaj coś wyżebrać, czegoś się doprosić. Mamy dwie takie energie, które pokazują, że chcemy albo ubiec przeciwnika, albo kogoś przechytrzyć. Próbować jak nie oknem, jak nie drzwiami, to oknem, próbować jakoś na okrętkę, jakąś inną drogą, być może coś zdobyć, jakiś cel. W piątce denarów jednakowoż jesteśmy tutaj takim ubogim krewnym, albo faktycznie i ten ubogi krewny tutaj do nas w taki podstępny sposób po te pieniądze przychodzi, być może. To jest taka energia, która tak naprawdę mówi o oddzieleniu i mówi jednocześnie o transformacji, możliwości przynajmniej. Łatwo to tutaj nie jest. Widać, jak wygląda ta piątka denarów. Macie poczucie braku i jednocześnie przy tym poczuciu braku jest ta energia albo problematycznego wodnika, który ten brak wywołuje, albo o wodnika nie musi chodzić. Ale lwy tu mają taką energię, że chcą podłożyć bombę. Żeby stare się tu rozwaliło. A tu potrzebny jest fundament nowy. Trochę brakuje tego. Dominuje energia materialna, jakaś taka chytra, podstępna. Takie przelewanie z pustego w próżne. Bo to jest takie przelewanie z pustego w próżne. Jakbym nie mogła związać koniec z końcem. I to nie musi chodzić wyłącznie o pieniądze, bo możemy mieć tu dobre, że sytuowane osoby, ale po prostu w tej energii my tutaj tracimy wiarę i nadzieję, nie? Na jakieś takie energie postępu, bo tutaj nam się wyczerpuje siła wewnętrzna. Możecie tutaj narzucać komuś swoje zdanie, bądź odwrotnie też. I jest tu takie, mówię, przelewanie z pustego w próżne, takie działanie na zwłokę, takie działanie na pokaz. Działanie na pokaz. Może ktoś też próbuje poprzez te takie uniki też w oddawaniu pieniędzy. Może ktoś Wam tutaj, powiem kolokwialnie, wisi pieniądze. To stosuje takie uniki. To jest takie, jutro złociutka Ci oddam, nie? Kiedyś mama miała taką krawcową. Oddała materiał, sukienka miała być z tego uszyta. Miesiąc, drugi miesiąc. Sukienki nie ma. Stosowana sztuka uników. Mama co jakiś czas ją odwiedza, mówi, to jak już pani nie ma czasu, mówi do krawcowej, to ja zabiorę ten materiał. Już nie będziemy tu. Nie będziemy tutaj właśnie się zwodzić tak, że jutro, że pojutrze proszę przyjść i będzie uszyte. Nie, nie złociutka, przyjdź za tydzień, już na pewno, na pewno, na pewno. No i mama przychodzi za tydzień, a tu na pewno znowu nie. I materiału też nie ma. Koniec końców się okazało, że uniki stosowała, bo gdzieś, nie wiem, zgubiła tą belę materiału, gdzieś się zawieruszyło. No w każdym razie coś się z tym stało, przepadło. No to po prostu kłamała i tu też często jest takie kłamanie, nie? Później, później, później coś ci oddam, coś ci dam. Też tego typu rzecz być może. Tu mamy taką przestrzeń, w której lew chyba będzie tu kapitulował w tej sytuacji, bo
jakiś rodzaj intrygi tutaj jest pokazany. W ogóle jest taka też przestroga lwie drogi, zwłaszcza gdyby chodziło o pracę. Masz tutaj trzymać swoje plany w tajemnicy. Bo tu można wpaść też takie własne sidła. Tu jest powiedziane, kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. I może się wstydu najeść, nie? Bo nie docenił przeciwnika. Widać tu jakiegoś wodnika dziwnego, ewentualnie znak z trygonu ziemi. Może być konflikt. Ktoś wam jest nieprzychylny. No i możecie też dokonać jakiegoś odkrycia kompromitującego, bo okaże się być może, że właśnie ktoś tu naobiecywał, nadeklarował, a te słowa nic kompletnie nie znaczą. Zupełnie nic nie znaczą. No tak, przesłanie na ten tydzień dla lwa. Żeby wziąć odpowiedzialność za wszystko to, co się w tym tygodniu wydarza i dokładnie te zdarzenia tego tygodnia, żeby były jakąś taką odskocznią dla uzyskania bądź odzyskania przez Was wolności. Trudno mi powiedzieć dlaczego. Po prostu. Do odzyskania wolności. Dziękuję, lwy. Panny teraz, tak? Tarot tygodniowy od 22 do 28 lipca 2024. Czuję przy Pana, że wystarczy tutaj wykonać fragment jakiegoś ważnego projektu, że nie trzeba tak od deski do deski. Trochę jakiegoś luzu sobie więcej dać, ale zobaczymy. Nawigacja tego tygodnia. Widoczność, sukces, nowe początki, podróż. Powrót kogoś z daleka, jest radość. Ktoś tu wraca, przyjeżdża do Was. Dużo ognia jest, mamy tutaj buławy, same buławy. Oj, bardzo dynamiczny tydzień się szykuje. Panna po prostu jak taka mróweczka będzie się tu uwijała. Mogą być tu ważne spotkania, ktoś z daleka tutaj przyjeżdża. Może też jakoś zamanifestować się w tym słońcu. Albo silna energia dziecka, albo lwa, bądź jakiegoś innego ognistego stwora. No i w asie buław tu macie sukces i widoczność i tutaj nowe początki, szansa, impuls. Czyli sami widzicie, że energia sprzyja początkowaniu i znajomości, i początkowaniu jakichś projektów takich widocznych, popularnych, bo tu mamy często dużą widoczność i szacunek, prawda? Duża pewność siebie, a z buław z kolei taka pasja, namiętność, kreacja. Więc w sumie widać, że gorąco, robota pali się w rękach, ale nie tylko. Możliwe jest też odbycie podróży. Powiedziałabym podróż bardzo udana. Te panny, które mają zaplanowany wyjazd w tym tygodniu, nadchodzącym tygodniu, to powinny być bardzo zadowolone z tego wyjazdu. I są to takie dobre emocje, energia bardzo kreacyjna, przestrzeń, która jest takimi narodzinami rzeczy interesujących. Oczywiście tu może być też fajna jakaś przygoda miłosna, bo w tym inspirującym układzie są też i kontakty towarzyskie. Dużo aktywności, dużo energii. Dobry tydzień po prostu. Dobry tydzień. Tu mamy tego samotnego jeźdźca, wojownika, który z daleka skądś tutaj nadjeżdża, przyjeżdża. Może to za jego sprawą jest tutaj jakiś początek, taki pewien przełom się dokonuje. Oczywiście to nie musi być tylko mężczyzna, to może być równie dobrze kobieta. Pamiętajmy, że raczej tutaj nie o płeć chodzi, tylko o taką energię
jakiegoś dobra, które ten jeździec ze sobą przynosi. Na pracę bardzo dobre energie, jakieś dobre wiadomości też tutaj, bo tu mamy tego kuriera, który też z dobrą informacją przychodzi. Przyjaciele tutaj bywają pomocni. Jest taka energia też urządzania, upiększania domu i to jest jakiś początek, jakaś nowość. Nie wiem, może nowe meble, nowe coś. Urządzacie dom, upiększacie dom, sprzątacie dom. No widać, że jak takie mróweczki tutaj. Może remontujecie. A może tylko jakieś takie drobne, kosmetyczne zmiany. Widać. Czasami tutaj lew może wyznawać uczucia pannie. Przyjść z jakimś takim dowodem uznania dla ciebie i szacunku. Może czegoś więcej, tego bym tutaj nie wykluczała, bo tu może zrodzić się jakiś taki nowy epizod uczuciowy również. Jakie przesłanie dla panny na nadchodzący tydzień? Jakie przesłanie? Bądź widoczna, pokazuj swój dorobek, reklamuj się. Masz tu dużą siłę przebicia, więc możesz też wyruszyć z nowym projektem. Wygląda to bardzo dobrze, naprawdę masz sprzyjające energie. Dużo takiej inwencji. Jest tu taka też słuszna postawa, taka też energia nauczania, energia pracy i oryginalności. Ja myślę, że trzeba by połączyć te dwie cechy. Będziesz uzyskiwała tym lepsze wyniki, będziesz potrafiła lepiej połączyć właśnie swoją ciężką pracę z oryginalnością umysłu. Ta oryginalność jest tu bardzo istotna. No mówię, tu widzę, że też jakaś namiętna przygoda się szykuje, przynajmniej dla jakichś panien, bo na pewno nie dla wszystkich oczywiście. Dobre wiadomości dotyczące rodziny, tak jak powiedziałam. Bądź właśnie propozycja wyjazdu udanego, więc dużo dobrego w tym tygodniu. Bardzo, bardzo dużo dobrego, drogie panny. Wyzyskajcie tę energię i wrzućcie na luz, bo macie taką skłonność do przyklejania takich mentalnych etykietek, nie? Każdemu doznaniu. Znaki ziemi w ogóle. Więc tutaj po prostu spróbujcie tak nie reagować emocjami, nie? Że sympatia czy antypatia na sytuację. Tylko pozwólcie. Carpe diem. Niech ta chwila trwa, niech jest taką, jaką po prostu jest. Bez takiego nawykowego nazywania czegoś po imieniu, prawda? Tylko właśnie takie wrzucenie na luz jest proponowane pannom. Dziękuję. Zaraz będę się z wagami rozprawiać, tylko muszę na chwileczkę wyjść. Momento. Dobrze, wagi. Tarot tygodniowy dla wag od 22 do 28 lipca. Od 22 do 28 lipca. Zobaczmy. Co uwag, nawigacja tego tygodnia dla wag. Jakaś transformacja, ale tu sporo sił odpływa, bo śmierć mówi o transformacji, o zmianie miejsca, prawda? Taka energia przesiedleńcza. Pluton.
dość głęboki, powoduje tutaj w ogóle dwa wielkie arkana, czyli istotna zmiana i ten Magdu w odwrocie, czyli taka przestrzeń, jak ja to mówię, Matki Boskiej Bolesnej. No to taka cierpiąca matka może być w ogóle wasza. My w ogóle tutaj mamy też taką energię, kiedy... Bo to jest zmiana miejsca, prawda? Tu jest takie właśnie przeorganizowanie się i wewnętrzne, i zewnętrzne. I wynikiem tego prawdopodobnie będą jakieś trudności komunikacyjne albo w ogóle energia komunikacji. Bo tu w wyniku też jakiejś podróży mamy taką przestrzeń zmęczenia. Jeśli chodzi o relacje, tu mamy jakiegoś skorpiona, z nim jest tutaj powiązana energia kłamstwa, rywalizacji, nieszczerości. Proszę uważać na wszystko, co jest takie płytkie, powierzchowne. I tu z tym skorpionem waga to tak wzajemnie może się i winą przerzucać, i oszukiwać się, i być w takiej przestrzeni gadania, gadania bądź kłócenia się. Czasami to jest taka chwilowa fascynacja kimś, że wy kogoś możecie oczarować, same być oczarowane, ale to jest takie na krótko i na chwilę, nie? Coś w tym stylu. Ten odwrócony Magda, oczywiście przy śmierci zwłaszcza, bo śmierć kopie bardzo głęboko. Bardzo głęboko chce tutaj coś pozmieniać, prawda? Odwołuje się przecież do takiej idei ciemności nocy, czyli transformacji, przebudowy wewnętrznej. Po to, żebyście lepiej swoje potencjały życiowe wykorzystali. Śmierć to jest twórcza droga. Tylko niestety pojawia się taka kula u nogi. Dźwigamy ciężki bagaż, bo rzeczywiście ten odwrócony mag, on tutaj jakby walczył ze śmiercią, czyli walczył z transformacją. Może to wy walczycie z tą transformacją, w wyniku czego właśnie tracicie dużo sił, bo widać, dużo sił jest tutaj utraconych, trzeba się później solidnie regenerować, może też chodzić fizycznie o swoje ciało, nie? Po prostu. Jakaś wyczerpująca praca. Coś wyczerpującego. Jest też taka przestroga. Chociaż ja nie wiem, czy przestroga. Może wskazówka, żeby sobie dać czas, bo waga tutaj nie nadąża jakby. Bo tu widać, ja nie nadążam, nie? Mamy tutaj sporo lęku, obaw, taką energię wycofania się, braku właśnie odwagi, nawet pewną taką nieśmiałość. Długo, długo jakaś komunikacja, a może transport, bo czasem tu mamy podróż. To tak jakbyśmy umierali w tej podróży. Po prostu tutaj to długo coś trwa. Jest ta, tu się szybko nie odbywa, nie? Jest taka przedłużająca się też jakaś podróż. Po prostu i też komunikacja z ludźmi, nie? Jest taka niejakościowa, powierzchowna, płytka. Jakby tutaj waga próbowała też zagłuszyć jakiś hałas, jakąś taką energię. Bo tu widać energię ludzi, którzy cię otaczają. Jakby to właśnie było takiej niskiej jakości. Nie było jakości. Tej komunikacji, nie? Międzyludzkiej. Więc widać taki dosyć skomplikowany proces przemiany, zmiany, podróży bądź pracy, gdzie nie jesteście zadowoleni, bo czujecie
Czy to miałaby być zwykła czynność, taka jak na przykład ugotowanie obiadu, czy coś bardziej skomplikowanego, to w odwróconym magu jest powiedziane, albo trzeba wykonać wiele prób, kilkanaście, tak jak w eksperymencie, żeby osiągnąć dobry rezultat, albo po prostu macie tutaj jakoś się podporządkować doświadczeniu. I to jest dość takie trudne, ale z drugiej strony powoduje, że wy odnajdziecie to, co jest istotne. Przestaniecie zagłuszać jakąś swoją prawdę. To są takie energie dość skomplikowane. Rada taka, żeby jakoś się zregenerować, odpocząć. Bo tu chcemy się rozwinąć, coś przetransformować, zakończyć, odciąć się od czegoś, co jest toksyczne, bądź w ogóle nie. Odciąć się od czegoś niewygodnego. A tu jakbyśmy nie mogli tego zrobić. Więc rada jest taka, żeby być może spędzić czas w ciszy i właśnie jakoś naładować akumulatory. Jeżeli podróżujecie, bo czasem tu też podróż jest pokazana jakaś trudna, to wtedy jest powiedziane, żeby być w takim cichym bezruchu, takiej jakby milczącej przestrzeni. Po prostu. Bo to jest chęć zagłuszenia jakiegoś takiego przykrego hałasu mentalnego, jakichś takich. Bo to jest powiedziane, żeby się przemienić, żeby stworzyć warunki dla przemiany, potrzebujesz takiej przestrzeni ciszy, nie? Takiego wewnętrznego bezruchu, po prostu. Ma powiedziane waga. Ok. I uważać też na kogoś, kto tutaj dużo gada, mało robi. Mamy tu takiego często erotomana, gawędziarza, drogie wagi. Dziękuję. Kolejny znak. Znak. Jest skorpiony. Tarot tygodniowy dla skorpionów. Od 22 do 28 lipca 2024 roku. Co dla skorpionów? Nawigacja tego tygodnia dla skorpionów. Myślę, że tu jest takie odbicie się od niesprawiedliwej energii, bo mamy tutaj nierównowagę, tu mamy przyspieszenie, wyjście z takiej energii, które w waszym poczuciu mogą być niesprawiedliwością. Więc powiedziane jest, albo się tą niesprawiedliwością tu już nie mamy co zajmować, bo strata czasu i pieniędzy. Kończymy, a zaczynamy od nowa. Sprawiedliwość w odwrocie mówi o zadośćuczynieniu, o konieczności nagradzania i karania, przy czym w odwróconej sprawiedliwości my możemy mieć poczucie, że ktoś nas nadmiernie ukarał, bądź my kogoś, energie są wymienne. To jest taka przestrzeń właśnie, która pokazuje odwrócenie porządku i kolejności. Bo zauważmy, że najpierw jest koło fortuny, a później jest sprawiedliwość, a tu mamy odwrotną kolejność, czyli najpierw się dochodzi sprawiedliwości, a później się właśnie kontroluje to, co zostało zrobione. Czyli ta kolejność jest jakaś nienaturalna, mam wrażenie, w nadchodzącym tygodniu. Tydzień bardzo taki karmiczny, taki przeznaczeniowy. Dwa wielkie arkana, które mówią o potężnych zmianach.
które właśnie mówią o możliwości uzyskania szansy po jakichś takich ciężkich czasach. Przychodzi ten upragniony telefon, przychodzi ten taki jakiś impuls, tak zwany cynk, który nam tutaj sprzyja i powoduje, że ta nasza transformacja nie jest taka bolesna, bo zwykle transformacja jest bolesna. To koło fortuny tutaj będzie chciało Was wyrwać z jakiegoś marazmu, bądź po prostu różne rzeczy tutaj mogą być. Tu jest praca z komputerem, tu jest energia jakiejś nowoczesnej edukacji. Związana też z ezoteryką, Wy możecie, żeby lepiej rozumieć swoją sytuację, badać w tym tygodniu właśnie te sprawy tajemne, wtajemniczać się. Można tu odwiedzać gabinet psychologa, terapeuty, ale równie dobrze samemu można właśnie bazować na takim kontraście moja wrażliwość, a czyjaś niewrażliwość, bo tu jest wrażliwość, tu jest brak wrażliwości. I szukać odpowiedzi. Sięgać właśnie do tej również wiedzy ezoterycznej, bądź jakiejś tam innej wiedzy. Wy będziecie w ogóle sięgać po wiedzę, to widać. Tylko zawsze pamiętajmy, że ta odpowiedź na najważniejsze pytania, takie życiowe, to jest w Was samych. Oczywiście ta sprawiedliwość odwraca tutaj trochę może zamieszać, bo ona rzeczywiście jest takim czynnikiem, który chce coś spowolnić. Tu mamy wolno, opóźnienia, tu mamy przyspieszenie. Może w ogóle tu będzie takie przyspieszenie jakichś spraw sądowych, które się odwlekały. Gdzieś tak coś szło jak po grudzie, bo tu widać, że nie wszystko od ciebie zależało. Nie mamy tu jakiś wysoki urząd, jakieś decyzje kogoś, kto jest wyżej. Jakoś te przesłania nas. Tu są pewne wymagania. Energia, która mówi: sprawdzam. I tu w ogóle będzie taka sytuacja. Ktoś powie: sprawdzam. I jest to przyspieszenie. Więc ja nie wykluczam, że może się tu coś tak uaktywnić, typu kontrola. Może będziecie musieli i odpowiadać przed prawem. To jest sytuacja, w której uniku nie zrobimy, bo tu nie można unikać odpowiedzialności, a koło fortuny to przeznaczenie. To energia, która mówi: trzeba będzie tutaj ten kontakt złapać. I tyle. Jaka wskazówka? Tu jest powiedziane, że zanim zaczniesz szukać sprawiedliwości, postaraj się odnaleźć ją w sobie. Zwykłą, ludzką, opartą na prawie naturalnym, to co jest ponad religią, ponad podziałem, ponad. Czy ja, skorpion? Robiąc dla siebie dobrze, nie krzywdzę innej istoty. I skorpion ma tu powiedziane, może jako taka też przestroga, bo ta sprawiedliwość jednak jest odwrócona, nie? Żeby nie składać przysiąg i obietnic, jeżeli nie możesz tego dotrzymać, jeżeli nie jesteś pewien, że będziesz mógł to zrobić. Więc szukamy prawdy w tym tygodniu. Szukamy jej w sercu, szukamy jej też w naturze. Szukamy w nauce głęboko ukrytej w tych wtajemniczeniach. To jest bardzo ważne. Jest taka propozycja też wyjścia na taką otwartą przestrzeń, żeby nabrać takiego dystansu właśnie do wszystkiego tak naprawdę. Rozpoznać też być może. Kto mi tę lojalność okazuje, a kto po prostu zachował się w sposób nielojalny. Czasami też tu trzeba być w zgodzie z jakimiś, na przykład z sanepidem, czy z jakimiś wymaganiami, które dotyczą waszego zawodu. Więc tu mogą być właśnie takie sytuacje, jakieś kontrolne, sprawdzające właśnie czystość.
intencji albo czystość po prostu stanowiska pracy, coś w tym stylu. Dobrze, dziękuję bardzo, Skorpionko. Strzelczyki. 22 do 28 lipca. Zaraz zobaczymy, tylko jeszcze dla strzelczyków porządnie przetasuję talię. Dobrze, wystarczy. Tydzień od 22 do 28 lipca 2024, nawigacja dla strzelców. Ciężka praca. W ogóle to jesteście tacy osamotnieni, bo tutaj w tym kręgu zawodowym nie ma tej współpracy, ona jest taka jakaś utrudniona. Królowa kielichów, mam wrażenie, że to wy. Albo jakaś istotna kobieta, bo tu mamy przestrzeń uzdrawiania, terapii, opieki, bo królowa kielichów się opiekuje. Może wykonujecie taką pracę, która polega na opiekowaniu się, opiece. Różnie. Ona się może opiekować dziećmi, ludźmi starszymi, może pracować w żłobkach, przedszkolach, w domach opieki. Najróżniejsze rzeczy tu mogą być. I wy macie taką empatię, wrażliwość, bądź taka kobieta empatyczna tutaj na waszej drodze w tym tygodniu. Ale to wszystko jakoś tak skupia się wokół pracy, bo jednak odwrócona trójka denarów mówi o przestrzeniach materialnych zarabiania pieniędzy przede wszystkim, nie? Karta się odwraca. Tu zawsze jakby wszystko na naszych barkach spoczywa. Na naszych barkach spoczywa. Dlaczego? Bo tu jesteśmy jakoś może nie do końca doceniani, albo wręcz przeciwnie, wy wykonujecie taką pracę, do której nie pasujecie. Wiecie w jaki sposób, że macie na przykład jakieś dobre wykształcenie, wysokie kwalifikacje, a tymczasem tu właśnie dłubiemy, zajmujemy się czymś, co do nas nie pasuje, jakby zaniżamy swoją wartość. No to oczywiście może być przymusowa energia albo dobrowolna. Natomiast na co zwrócić tutaj uwagę? No właśnie, czy ktoś Was nie wykorzystuje, drogie strzelce? Bo tu mamy taką energię pasożytowania, jakby ktoś na Was pasożytował. Praca Was też zniechęca. Mam wrażenie, że albo Wy macie wysokie oczekiwania, albo ktoś w stosunku do Was ma oczekiwania bardzo takie wygórowane. Ten tydzień to ja myślę, że tak jakąś macie mimo wszystko niechęć do obowiązków. Może być też niechęć współpracowników do Was. Ktoś może być zazdrosny też o Wasze sukcesy. Też może być w taką stronę, nie? Ale to jest taka energia jakby rutynowa, energia, która nie rozwija człowieka, bo ten tydzień nie jest rozwojowy. Mówi też, że gdybyście chcieli na przykład sprzedać coś istotnego w tym tygodniu, to jest jakby utrudnione. Przychodzi czasem nabywca bez pieniędzy, czyli zawraca głowę. Może być też kupno czegoś, jakiegoś bubla, więc jest przestroga przed zakupem. No na przykład rzeczy drogich, jakichś samochodów, domów. To są pieniądze stracone. Tutaj jakiegoś bubla się kupuje, więc to nie jest kwestia tego tygodnia. Wygasa też jakiś związek prawdopodobnie. Tu mamy duże rozczarowanie tej królowej kielichów. Ona jest rozczarowana partnerem. I teraz jeżeli chciałaby coś tutaj odbudowywać, to musi włożyć wiele wysiłku, a może musi go odbudować w inny sposób, może on choruje i ona go leczy. W każdym razie tu jest takie rozczarowanie.
macie plan na ten tydzień, to tutaj przeważnie z tych planów mało co wychodzi. Tu się to tak pruje w tych szwach, nie? Chociaż królowa kielichów chce to jakoś uzdrawiać, chce to poskładać do kupy. A może trzeba poskładać się bądź człowieka, bo często też królowa kielichów to wizyta u lekarza, więc może być tu takie szycie dłubanie w organizmie, nie? Czyli wiecie, też wizyta u lekarza nie wykluczam, więc gdyby była zaplanowana na ten tydzień, to traficie na dobrą specjalistkę, bo królowa kielichów jest dobrym fachowcem w swojej dziedzinie. To jest akurat informacja, która no, jest bezpieczna, pokazuje właśnie taką energię bardzo wrażliwą, rozumiejącą, opiekuńczą, prawda? Kłócą się te energie. Energia właśnie taka bez szacunku, pełna napięć z czymś przeciwnym. Z czego wynika, że ostatecznie suchą nogą się tu przejdzie, ponieważ królowa kielichów znajdzie rozwiązanie dla tych bolączek. I to jest dobra wiadomość na ten tydzień, że to dobre rozwiązanie na wyjście z kłopotów po prostu się znajdzie. Takie przesłanie bardziej duchowe, które też tu jest pokazane w tym krótkim, małym układziku, to po prostu jest takie nawiązanie do świadkowania tego swojego wewnętrznego stanu. I tu jest powiedziane, skoro czasami nie mogę coś zrobić, to przecież nie muszę. Że czasami wystarczy sama świadomość transformacji i wolności. Sama świadomość. To tak jak ktoś jest w więzieniu za kratami. Może być bardziej wolny niż ten, który jest na zewnątrz. Bo wolność jest jakby taką formą myślową. Zniewolenie tak samo. Więc na poziomie ducha to myślę, że nie wolno się tu przywiązywać, drogi strzelcu, do takiego własnego wizerunku ofiary. Tak? Czyli to, czy ja myślę o sobie, że jestem niewolnikiem, czy człowiekiem wolnym, to de facto to jest moja energia, ode mnie to pochodzi. To jest taki mój przymus myślenia w taki sposób, nie? No, więc taka rada, że miej świadomość wolności, czyli takiego wykraczania poza wchodzenie w rolę ofiary, podtrzymywania, karmienia tej energii, o ile taki problem masz, bo przecież mieć też nie musisz, nie? Rzecz jasna. Dziękuję strzelcom. Kto tam po was? Koziorożec. Tarot tygodniowy dla koziorożca. Od 22 do 28 lipca 2024. Koziorożec. Nawigacja na nadchodzący tydzień dla koziołków. Początek. Energia uzdrawiająca. Czegoś, co no tutaj już nie funkcjonuje. Tu jest naprawianie rzeczy zepsutych. Tu jest akcja naprawcza, początek, impuls uzdrawiania. To może być ciało, sytuacja, relacja, cokolwiek. Tego, co się zepsuło. Również jakieś sprzęty powiązane z wodą. Może pralka się popsuć i będzie naprawa pralki, na przykład. Albo oczyszczanie się poprzez wodę. Wieży tutaj w odwrocie coś nie rokowało. Może trzeba wymienić, kupić, wymienić na nowe, bo tej swojej funkcji coś tu już nie spełnia, prawda? A as kielichów chce tu odbudować, chce ożywić, chce zrekonstruować to, co się tu popsuło. Więc energia naprawcza tutaj jest pokazana. Będzie naprawianie rzeczy bądź sytuacji popsutych. As kielichów daje dużo takiej wiary i nadziei, jest takim impulsem, bo też bardzo twórczym, więc tu może być wyjście też z tej takiej ruiny. Sprzątacie, oczyszczacie. To tak jak mycie okien po remoncie, nie? Na przykład.
Dużo takich sytuacji tutaj, które mogą być przykładami właśnie naprawiania czegoś. To nie muszą być rzeczy jakieś wielkie wcale. Nie muszą. Mamy tu takie właśnie zestawienie energetyki, która wiele tutaj może odmienić, uzdrowić, ale i też pomóc, bo tak naprawdę to jest jedna z szczęśliwszych kart. I mówi tak, może to w ogóle jest taki tydzień pomagania innym, bo tu pomagamy jakimś osobom w upadku, które nie mogą się podnieść. Może być taka właśnie przestrzeń. Bardzo tutaj płodna. Ta płodność też może dotyczyć właśnie też leczenia niepłodności. O, też może być wizyta u lekarza, która ma w celu, nie wiem, może być zapłodnienie in vitro, coś takiego, co nie do końca musi się odbywać w sposób naturalny. No właśnie, ale wygląda to w sumie ok, dlatego że widzicie, jednak tutaj mamy taką energię, że coś dalej nie może trwać w takiej formie, w jakiej jest, właśnie w takiej popsutej, takiej zdekonstruowanej znaczeniowo, nie? Jest to zbyt trudne. I ta jakaś przeszłość jeszcze się tutaj może dobijać. Może tu być energia takiej ucieczki. Czasami też przed partnerem my tutaj uciekamy w pracę. Jest to takie twórcze, bo nie chcemy brać odpowiedzialności za negatyw, więc możemy tutaj też zlekceważyć coś i wcale nie uzdrawiać relacji. Tylko tworzyć coś zamiast czegoś. Początek czego tu jeszcze może być? Początek separacji bądź sprawy rozwodowej też może być. A te, które by chciały zupełnie jakiegoś nowego uczucia, ja myślę, że ten rok to nie, nie, ten rok to nie. Ten rok to jest, powiedziałabym, taka cisza przed burzą, że później będzie nagle takie wielkie wow, przyjdzie piękne doświadczenie. A teraz to jest taka chwila właśnie jakiejś przebudowy, głębokiej uważności, szacunku przede wszystkim dla siebie. Czy wy macie szacunek dla siebie? Jaka jest jakość twojej relacji? I tak naprawdę ze wszystkimi, bo tu jest takie pytanie, jaką ja mam relację nie tylko z partnerem, ale nie wiem, z mechanikiem, z klientem, z kasjerem w supermarkecie. Wiecie dlaczego? Bo ta energia chce Was nakierować na takie obdarzenie człowieka całą swoją uwagą. Uwagą, uwagą. Nie według roli, nie według scenariusza, tylko według człowieczeństwa po prostu, bo w odwróconej wieży zawsze jest tu ważne, by przywrócić sobie taką pełnię człowieczeństwa, nie? Że w każdym napotkanym człowieku ja muszę zobaczyć siebie. Może być to energia bardzo głęboka. A może być po prostu takie tylko pole energii, które pulsuje w zakresie naprawy sprzętów wyłącznie. Wyłącznie też. Dziękuję koziołkom. Wodniki. I wodniczki. Tarot tygodniowy dla wodnika. Przepraszam, trochę już ochrypłam, bo tu już ponad godzinę, to tak wiecie. Gardło odmawia czasem posłuszeństwa od 22 do 28 lipca 2024 roku. Potencjały dla wodników i wodniczek. Nawigacja tego tygodnia dla Was. Ładowanie akumulatorków. Uj, kobietki zwłaszcza tutaj, albo te, które w ogóle są w ciąży, muszą tutaj poleżeć, widzę. To tak jakby była ciąża raka, jakiegoś wysokiego ryzyka i trzeba było posiedzieć, poleżeć, odpocząć, wyzdrowieć. Taka tu jest energia. Zastojowa bądź jakaś taka niepłodna. Oczywiście to jest pewna metafora, chociaż może być wprost to, co powiedziałam na początku. To jest taka energia, gdzie ja muszę tutaj odejść z pola widzenia. Zjeżdżacie w nadchodzącym tygodniu na taki boczny tor, mam wrażenie, żeby odpocząć. A jeśli tego nie zrobicie, to za dużo sił stracicie. Jest wtedy powiedziane, nie będę mogła czy mógł dokończyć dzieła. Nie będę mogła nadać
temu dziełu takiego waloru atrakcyjności. Może tu w ogóle trzeba zadbać o zdrowie, kochani moi. Tutaj jest jakaś taka kobieta przemęczona akurat i schorowana, pokazana. Albo rozdzielenie sypialni małżeńskich, jedno od drugiego. Czasami z powodu po prostu ciąży bądź jakichś innych przeszkód. Przestrzeń, która wymaga właśnie, tak jak powiedziałam na początku, naładowania akumulatorów. Wejrzenia w głąb siebie. To jest taka energia więzienna i to też jest energia stagnacyjna i zamykająca. Czyli sami widzicie, ten tydzień jest jakiś taki pozamykany. I tu jest powiedziane, jeżeli nie zadbasz o siebie, o zdrowie, o swoje ciało, no to tu możemy się przewrócić, tak? Czyli po prostu tracimy tu jakiś fundament. Tu mamy takie energie bardzo, wiecie, takie surowe, spartańskie. Czasami tu, wiecie, to można z jakąś kobietą też spędzić na kempingu gdzieś pod namiotem kilka nocy, bo tu właśnie jest tak spartańsko na wyjeździe, czyli nie ma luksusów. Jeszcze inna opcja. Chyba tutaj najbardziej mi pasuje właśnie do uzyskania takiej swojej bezpiecznej pozycji, bo to łoże tu nie bez powodu, żeby się wyciszyć, kontemplować, odpoczywać, żeby się po prostu chronić. I to jest jakby taka twoja ostatnia linia obrony. Po prostu, nie? Kobieta tutaj złożyła się na ołtarzu. Tu jest ołtarz i tutaj. Kobieta złożyła się na ołtarzu. Może, nie wiem, małżeństwa czy czegoś tam innego. Rada jest taka, zadbaj o to swoje dzieło, projekt, dziecko, ciążę. Wszystko to, co jest dla Ciebie ważne, co w sobie nosisz jako integralną część siebie. Zwolnij, wycisz się, przeczekaj, przemyśl sprawę, wnioski wyciągnij, lecz się albo skoryguj, bo trzeba tu na prostą wyjść. Ale żeby wyjść na prostą, musimy też przestać się bać. I nie atakować, pozbyć się agresji. Tu spokój, spokój. Tak jakbyście nie mogli dziecku zaszkodzić, które jest w Was. Czyli tu nie możemy walczyć ostrą bronią, nie? Broń trzeba złożyć. Jeśli walczyć, to jedynie uśmiechem, optymizmem, pogodą ducha, jeżeli już, nie? To jest tu bardzo, bardzo istotne. Może być tu jakaś ważna kobieta. Czasem tu widać takiego wodnika, seksoholika. W skrajnych przypadkach. Kobieta wchodzi w rolę jakiejś utrzymanki albo tej drugiej, bo nie jest tą jedną, jedyną. Różne tu mogą być życiowe historie, ale tak naprawdę w każdej z nich, bo tu scenariuszy jak zawsze będzie dużo, jest powiedziane, czy ty chcesz tutaj coś urodzić, czy ty umiesz, czy ty chcesz coś tutaj urodzić, cokolwiek urodzić, dać życie. Dziecku, muzyce, poezji, uczuciu. A jeśli już urodziłeś, urodziłaś, czy potrafisz się o to zatroszczyć? Pielęgnować, dbać o rozwój tegoż. Czy potrafisz kochać? Bo tutaj widać właśnie taką energię obowiązku. Że miłość jest przywilejem, ale jest też obowiązkiem. I ten obowiązek jest za jakoś zaniedbany. Obowiązek miłości dla siebie, dla innych. Wodnik często ma ten dar kreacji, jest osobą twórczą, ale czy ten dar kreacji właśnie zostaje dobrze wykorzystany, nie? Dar kreacji ma kilka swoich faz i teraz faza twojej kreacji polega na zatrzymaniu i konieczności pielęgnacji, po prostu. Dziękuję wodnikom i wodniczkom. I rybki, nasze rybki. Ryby od 22 do 28 lipca 2024 roku. Sprawdzamy nawigację na nadchodzący tydzień dla rybek. Byleby tutaj rybki nie przechodziły przez jakąś energię pesymistyczną, bo w dziewiątce mieczy to myślimy za dużo. A paź mieczy chce jakiegoś kompromisu, zgody, mówi, słuchaj, tak wcale nie trzeba.
myślimy pozytywnie, bo tu jest jakaś zgoda, ugoda, dobra energia, nauczenie się w ogóle rzeczy nowych. Mamy tutaj ucznia, studenta, taką przestrzeń nowoczesną w domu i zagrodzie. Przestrzeń dobrą właśnie dla dokończenia jakiegoś dzieła, sfinalizowania dzieła naukowego. Dobra energia na obronę wszelkiego rodzaju, jako magisterki, licencjatu, pracy doktorskiej, habilitowanie się i tak dalej, bo to są dobre energie na naukę, na taką, że tu możemy bardzo intensywnie właśnie udowodnić naszą siłę. Próbować właśnie obronić coś. I wtedy to się tutaj udaje. Natomiast gorzej jest z tej przestrzeni takiej czysto mentalnej, zwłaszcza dla tych osób, które jakoś tak czują, że wciąż się muszą przed czymś emocjonalnie tak właśnie bronić. Ta psychika tu naprawdę bywa, że wchodzi w tę ciemną noc duszy. Mogą być tu takie energie skrajne. Wtedy jest tu jakby praca od podstaw, uzdrawianie tego wewnętrznego dziecka. Takie dokonanie psychicznej inicjacji i nie możemy tego dziecka wewnętrznego składać wciąż w ofierze, nie? Ono musi się zrelaksować, ono musi tutaj odpocząć. Ta nawigacja tutaj będzie Was, mam wrażenie, wyprowadzała z takich właśnie myśli czarnych, z czarnowidztwa, że coś się nie uda. Myślę, że paść mieczy wręcz przeciwnie pokazuje, że się uda, że to, co trafia nam się w ręce, to jest bardzo takie ważne i potrzebne i przychodzi do nas w stosownym momencie. My tutaj doceniamy dary świata, nie? Doceniamy to. Więc w sumie dobra energia. Tylko, no oczywiście, to nigdy nie jest fajne, bo tu mamy taką przestrzeń, że się z tymi naszymi myślami bijemy. Czasem jest taka bezsenność, aż nie możemy spać po nocy. Jest jeszcze oczywiście inna odsłona. Tu może być chirurgia, tu może być lekarz, tak naprawdę każdy jeden, obojętnie jaki. Bo tu często mamy szpitale, takie miejsca właśnie wypoczynku, odpoczynku, dochodzenia do zdrowia. No i w paziu mieczy mamy początek tego uzdrawiania, wychodzenia na prostą, więc też dobre w sumie energie. Więc jakby nie było, jest tu wychodzenie właśnie z jakiejś takiej ciemni do przestrzeni, która znalazła dobre rozwiązanie po prostu, bo paść mieczy mówi, ja tu przynoszę Ci na tej poduszeczce dobre rozwiązanie, nie? Bo tu mamy harmonię. Te dwa miecze skrzyżowane przypominają runę Gebo. Czyli to, co było w nierównowadze, tutaj się dogadało ze sobą. I znaleziono jakiś taki wspólny punkt. Szansę na kompromis, na racjonalność, na uczciwość. Po prawidłowej ocenie oczywiście zysków i strat. I to mogą być zyski i straty w organizmie, żywym, jak i w czymkolwiek innym, prawda? Rozumiecie, o co chodzi, myślę. Także taka energia, która mówi, że będzie dobrze, rybko. Że będzie dobrze, że tu po prostu... może to jest dopiero zarys czegoś też nowego, bo... Wy tutaj macie sporo podczas tych bezsennych nocy też być może jakichś takich fajnych pomysłów i fantazji. A tu mamy tego wynalazcę, taką energię właśnie, która tworzy projekt, tworzy plan, bo liczy się teraz ta realizacja. Bardziej tutaj udaje się teoria, czyli mówię, te wszelkie prace naukowe. Bo tu jest więcej teorii, jest mniej praktyki w tej energii, nie? Jakaś ryba tu w ogóle może czuć, że ktoś ją za język ciągnie. To jest taka energia właśnie, że największym takim waszym cenzorem jest wasza głowa. I wy się boicie coś powiedzieć.
To tak jakby człowiek bał się cenzury i nie chce czegoś powiedzieć, a tymczasem jest powiedziane, ale tobie kurczę nic nie grozi, to twoja głowa to wymyśla, tę cenzurę, ten wewnętrzny cenzor jest w twojej głowie, wyłącznie. Na co wykorzystać tę energię? Bo tu mamy dużo takiej nauki komunikacji, takiej przestrzeni dogadywania się, marzeń, pomysłów, prawda? I takiego odzyskiwania wolności, że prawdziwa wolność tak naprawdę to twój intelekt, wiedza i umysł. Jest powiedziane, nie bój się marzyć, stawiaj sobie wysokie cele, od tego czeladnika do mistrza, tak, żeby to rozwijać. I mów, mów to, co ci leży na sercu. Nie wolno tutaj zakuć się w ramy tej cenzury. Nie wolno zakuć się w ramy konwenansów. Tu trzeba być w każdej sytuacji sobą. Jest powiedziane, bądź sobą. Czyli summa summarum rodzi się nam takie przesłanie, które... No właśnie, znowu tutaj spadł obraz. No już te energie tutaj buzują, to się często zdarza i właśnie teraz na finał. Że tutaj mamy uwarunkowania, prawda? Każdy człowiek tu jest jakoś uwarunkowany, żeby myśleć i postępować w jakiś określony sposób. Ten cenzor wewnętrzny tak tobą steruje. I to uwarunkowanie ma podłoże najczęściej właśnie genetyczne. Związane jest z doświadczeniami z dzieciństwa w Paziumiecz. Z takim otoczeniem podczas dorastania. I to wewnętrzne dziecko, ja myślę, że ono... w takim błędnym kole się znalazło, w jakimś nieświadomym schemacie i wzorcu. Więc jeżeli rzeczywiście czujesz, że właśnie ten twój umysł stał się dla ciebie więzieniem, dla twojej osoby, to do przepracowania jest ten temat tego wewnętrznego dziecka. W jaki sposób? No ja bym tutaj polecała po prostu solidną psychoterapię. Ktoś, kto to przepracować to z kimś, kto jest specjalistą w tej dziedzinie, ale przestrzegam przed doradcami z internetu, tak? Raczej tutaj idźcie do kogoś stacjonarnie, spotkanie w cztery oczy, żeby to przepracować, nie? Dotrzeć do tej esencji, do tego poczucia. Nie tylko tego, co ja straciłem, ale co ja dzięki temu doświadczeniu trudnemu z wewnętrznym dzieckiem również uzyskałem, nie? Taka forma przerabiania jakby waszej historii na nowo może wybrzmieć, nie musi. Czasem tu mogą być zupełnie inne rzeczy. Tak jak wam tutaj już powiedziałam wcześniej, i prace naukowe, i pomysły twórcze, i takie energie właśnie dojrzewania, bo tu widać dojrzewania do takiej samodzielności. Jest to pokonywanie ograniczeń tu pokazane. Paź mieczy tak naprawdę znajduje dobre rozwiązanie. Jeszcze działa tak ostrożnie, prawda? Ale on się zaczyna uczyć. On się zaczyna uczyć, jak wykorzystać swój talent. Tu nie ma energii, a tu jest energia do zmiany. Tu nie ma inicjatywy, a tu już jest transformacja w kierunku właśnie zmian. Więc powinno być ok. Wszystkiego dobrego Wam życzę, kochani. Udanego tygodnia. Pa, pa!